dobrze. I kolejny szpital to szpital w Gdyni Radłowie, należący do spółki Szpitale Pomorskie. Tak, tutaj mamy na sali porodowej 5 przestronnych i jasnych sal porodowych. Cztery sale to są właśnie takie sale do porodów drogami natury, jednoosobowe, niezależne. Jest też oprócz tego sala ścisłego nadzoru do obserwacji pań po cięciu cesarskim. No i oczywiście też sala do cięcia cesarskiego. Jest w każdej sali łazienka z prysznicem, w niektórych salach jednoosobowych jest dostępna wanna. No ale pamiętajmy, że no, tak jak już wcześniej mówiłam, nigdzie nie ma tych porodów w wodzie, natomiast tutaj wanna służy do imersji wodnej, tak, żeby się zrelaksować w trakcie porodu. To bardzo dobrze wpływa na przebieg porodu w odpowiednim momencie zastosowane, polecam. Do dyspozycji wszystkich rodzących dostępne są worki, sako, piłki, drabinki oraz materace, też widzicie tutaj nawet te piłki na zdjęciu. W szpitalu w Gdyni jak najbardziej są porody rodzinne, także jedna osoba bliska może przebywać z rodzącą przez cały czas trwania porodu. Może być też, może towarzyszyć też w porodzie doula. Z metod łagodzenia bólu, tu mamy niestety trochę ograniczoną ofertę, bo nie ma znieczulenia zewnątrzoponowego. Szpital w Gdyni nigdy nie miał znieczulenia zewnątrzoponowego i nie planuje nigdy mieć, więc jedyne, z czego możecie skorzystać, to remifentanyl, czyli Ultiva, oraz Entonox, czyli ten gaz rozweselający. Natomiast jest to jedyny chyba szpital w Trójmieście i tutaj, i również w okolicach, który oferuje skorzystanie z aparatu TENS. W sensie jest on tam na stanie, tak? Bo w każdym innym szpitalu, jeżeli macie własny TENS, to też personel wam pomoże go sobie zainstalować i możecie z niego korzystać. Natomiast w Gdyni jest jeden po prostu na sali porodowej. Podobno jest to jednak stary aparat, także i tak lepiej mieć własny, ale w razie czego można wykorzystać. No i sale porodowe tutaj są klimatyzowane, także to też myślę, że latem jest to bardzo duży komfort. Na oddziale położniczym mamy 9 sal dwuosobowych z łazienkami. Jedna sala jest trzyosobowa, jest to również gabinet zabiegowy, ginekologiczny i neonatologiczny. Tutaj macie korytarz w oddziału położniczego. No i tutaj sale, także widzicie, że też są takie jakby szuflady na walizki, żeby sobie z łatwością wysuwać po prostu swoje rzeczy spod łóżka, żeby jednocześnie one się gdzieś tam nie pomagały pod nogami.